Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 20. odcinku z gry Planet Zoo. I moi drodzy, jak już możecie zauważyć i po latach, które mamy tutaj w Zoo, proszę bardzo, 24 rok, jak i po funduszach i po gościach, no trochę spędziłem czasu poza odcinkiem i co się pozmieniało? Tak, z takich mega ważnych rzeczy to już mniej jest znowu widłorogów, bo się znowu porozmnażały, słuchajcie, na potęgę, było ich za dużo, ja nie wiem, o co im chodzi, one się po prostu mnożą i mnożą. Tego mrównika stąd zdjąłem, słuchajcie, bo on był bardzo zestresowany, no bo dalej nie, znaczy, to chyba było w poprzednim odcinku, albo po odcinku to robiłem. Dałem ich, słuchajcie, dałem te mrówniki do czego? Do magazynu, dlatego że one były tak zestresowane przez to, że ludzie są, jakby tutaj chodzą i no, zwierzęta się po prostu stresują, to, wiecie, próbowałem to zasłonić, ale to tak średnio to dało. Co jeszcze? Już nie ma też jednego niedźwiadka z nami, bo musiałem go oddać, sprzedać, dlatego że się gryzły, żarły. I tak średnio to wszystko wychodziło, niestety trzeba było, były protesty. Jeden guziec nam też już, słuchajcie, umarł i nie było żadnego młodego, więc musiałem dokupić samca albo samiczkę, teraz już nie pamiętam, bo też oczywiście były, no i dalej są te protesty, bo niby nie mają jedzenia, a mają jedzenie, bo normalnie tutaj jest w korycie, słuchajcie, jedzenie, proszę bardzo, ilość 8 kg, więc nie wiem, o co chodzi. I czemu to się tak dzieje? Jeszcze, słuchajcie, taka jedna główna zmiana, bardzo, bardzo ogromna i bardzo, bardzo duża, to wreszcie udało mi się ten chodnik tutaj powiększyć, słuchajcie. Tą klatkę, ten wybieg dla mrówników delikatnie zwęziłem, trochę go, wiecie, wkląsłem, że tak powiem. Powiększyłem chodnik i tutaj się już ludzie też nie będą stłoczyć i nie będzie kolejki. I moi drodzy, najważniejsza rzecz tego odcinka to lustro weneckie. Dlatego, że widłorogi też się stresowały tymi ludźmi, bo wiecie, jak dużo osób jest, patrzy się, to się zwierzę stresuje, próbuje się schować, nie ma gdzie się schować, no i są problemy. Także że, słuchajcie, ogarnąłem badania techniczne, uwierzcie mi, róbcie bariery od samego początku, kiedy tylko macie grę, pierwszy wybieg, pierwsze co, bo te badania się strasznie długo robią, to jest strasznie długi proces, więc ja wam polecam to zrobić jak najszybciej, od razu tylko, kiedy możecie zacząć, to róbcie. I teraz, dzisiaj na odcinku, oprócz tego, że będziemy sobie pewnie chyba jakiś wybieg budować kolejny, to zobaczcie, jest lustro weneckie, ludzie widzą, zwierzęta nie widzą, więc już nie będą stresować i chciałbym to zrobić, słuchajcie, u wszystkich zwierzaków dzisiaj na odcinku. Ja wam pokażę oczywiście, jak to działa i jak to się robi. Także proszę bardzo, jedziemy z koksem. Myślę, że dla każdego zwierzaka to będzie, wiecie, lepiej, jak będą widzieć po prostu samych siebie, czy tam jak nic nie będą widzieć, no bo wiadomo, niż jakby miały się stresować. Lustro weneckie raz. I tu musi... Ojej, nie tak chciałem. Chciałem odwrócić. I ma być z tej strony. Czy jest ok? Nie, nie z tej... Czemu to się zmieniło? O! Dobra, i tak powinno być dobrze. Zobaczcie, słonie mają teraz identycznie, że jakby już nie widzą ludzi, więc też nie będą mieć powodu do stresowania się. A, no i poczekajcie, myślę, że możemy te mrówniki też tutaj za chwilę wrzucić, tylko zrobimy tak. Ja najpierw tutaj tą... szybę im zrobię jako weneckie lustro. I teraz nie wiem, z której strony to jest zrobione. Nie z tej ma być. Musi być z drugiej. O, tak ma być. Cyk. Żeby, zobaczcie, ludzie, żeby wszystko widzieli. Proszę bardzo, wszystko widać. A zwierzaki nie będą widziały niczego. I może tym razem mrówniki i inne gatunki się nam nie będą, słuchajcie, stresowały. Bo mnie to... Aż no ja nie mogłem tak żyć. Ja nie mogłem żyć, dlatego ja, słuchajcie, wyciągnąłem stąd, bo było mi... Po prostu ja jestem czuły na takie rzeczy, jest mi smutno. Jestem bardzo wrażliwy na krzywdę zwierzątek. O. Dobra, a czemu to jest... Jedno jest... Czemu to jest jakoś tak dziwnie? Czekajcie. O. Jest, jest. Dobra, słuchajcie, cacy jest. To wchodzimy sobie w nasz magazyn i możemy zaplanować dostawę. Przenieś tu. Cieszę się, bo ja chciałem mieć te mrówniki. Przenieś i tu. Cyk. A i też, słuchajcie, personel wyszkoliłem na drugi poziom. I na trzeci poziom gdzieś, gdzie nie gdzie. Także tak. Tak, niski dobrostan, niski dobrostan. Zaraz się odstresują, spokojnie, gdzie one są? Dopiero idą, spokojnie, nie ma co się przejmować. Może im wzrośnie, słuchajcie, bo te 3% to jest tragedia dla nich. Dobra. Okej, czy masz teraz teren? Okej, już im rośnie, widzicie? Masakra.
Teren jest okej i wszystko jest okej, super. Już się nie ma co stresować. Badania weterynaryjne zakończone. I właśnie, słuchajcie, zrobiłem wszystkie badania weterynaryjne już. Na wszystkich zwierzętach teraz jeszcze tylko słonie zostały do, jako ostatnie. No i teraz możemy też mrównika tutaj pod to podciągnąć. Proszę bardzo, niech się badają. Stacja znowu uzdatniania wody padła. No co to tak, słuchajcie, leci wszystko? Wezwij technika. I wezwij technika. Co to jest w ogóle? Co 6 miesięcy? Nie, to co 3 miesiące trzeba to zrobić, żeby to było. Co 3 miesiące. Konserwacja będzie i będzie super. Okej. Okay. Dobra, teraz tutaj zrobimy... Nie wiem, czemu oni krzyczą, skoro mają jedzenie, więc nie rozumiem tego. Dobra. Jest okej. Okay. No i cacy. Słuchajcie, strasznie chciałem mieć lustro weneckie, bo ja wiem, że zwierzęta się stresują i... No nie wiem, polecam wam wszystkim robić to od razu, jak tylko zaczniecie grać, żeby te badania, bo one, słuchajcie, strasznie długo trwają, strasznie długo, naprawdę strasznie długo trwają. O. Cyk. No i czat. Ile mam tych strusi tu? Ojej, też dużo. Czy wy ze sobą nie walczycie? O dziwo nie! Dobra, wilczkom też możemy oczywiście dać, wszystkim trzeba dać. O. Jest okej. Okay. Tak, jest okej. Okay. Super. Hipopotamy nasze tu są też. Słuchajcie, taki, wiecie, robimy sobie dzisiaj też przy okazji tur po naszym zoo. Trochę pozmieniamy tutaj właśnie wybiegów. W drugą stronę. Cyk. Sprawdzimy, czy jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Super. Mega, 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 mega. Niedźwiadkom, słuchajcie, też to trzeba. Znaczy ja to dam wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej. Dlatego, że niedźwiadki też się jakoś mega stresują. O, cacy. Dobra. Tutaj mamy te makaki nasze. Dawno też u nich nie byłem, słuchajcie, w sumie. W drugą stronę trzeba dać. O. No i super. I wiecie, to też jest komfort dla zwierzaków tak naprawdę. Tu już mamy tu. Tu już mamy też. Słonie też. O! Tigery, bo tigery też się strasznie nasze stresują. Nasze lamparty. Nie, co to było? Jezus, nie pamiętam. Zawsze zapomnę. Ale zrobimy ją oczywiście też. O. Jest okej. Okay. Jest ok. No i flamingom również damy takie rzeczy. O, cyk, cyk. Nie tak, z drugiej strony tak. Jest. I teraz, moi drodzy, żadne zwierzątko już nie będzie narażone na stres, absolutnie. Cześć, przywitam się z tą, dzień dobry, hejko, hejko. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy też delikatnie ceny biletów zwiększyć przy okazji. Dochodzimy już do 30, do, o może dajmy te 30, 30 i 29 niech będzie. O nie, makak umrze nam ze starości. Boziu, na sobie dactwo. Tu są nasze makaczki. Ile w ogóle mamy makaków? Czekajcie, bo nawet nie wiem, gdzie tu się wchodzi do nich. Aha, 3. Aha, ci się oczywiście, strusi się będą rozmnażać wsobnie, to też mówiliście, że nie jest jakieś mega super. Dobra, a co z tymi tutaj? Jak to ten... Dalej protestują? No dalej. To może ja to usunę. I damy tą karmę im tu. I wybierzemy dozorcę, żeby tu przylazł. Dobra. Może skończą w końcu. Słuchajcie, też w ogóle jesteśmy prawie na czterech równych gwiazdkach, także jest czat. Pragnienie trochę delikatnie kuleje. Bo niech dozorca im rzuci jedzenie. Czy one są w ogóle głodne? Bo ja nie rozumiem. O co im chodzi tu?
Przestrzeń, ale co przestrzeń? Mogę? O, czekajcie, bo coś mi się tu nie podoba. Przenieś. To jakby to... Jakby ten, ta jama była zła, czy o co chodzi? Mogę cię tutaj na przykład przenieść? W to miejsce? Chodź. No, ta jama jest jakby za mała dla nich. Przenieś. I tu. Cyk. I już nie będą protestować, zobaczcie. To wiecie co zrobimy? Naprawimy ten wybieg, bo to tak być nie może też. Płasko do powierzchni. Dobra. Ale jak on teraz to zlikwidować? Jak on to usunąć? No tak po prostu. Okej. Dobra. Okej. Tu damy sobie też płasko do powierzchni. Dobra, a może jakieś takie jeziorko bym im wstawił tutaj, słuchajcie? Mają mało urozmaiceń, wybieg. Urozmaicenia i chcemy dać gatunek guziec. Tu mam jakieś takie, nie wiem co to jest. Niech będzie drzewo owocowe. O! Dobra, nie wiem co to jest, ale niech będzie. No i tą paszę może wróćmy też z tym. Trawy krótkie jest za mało, ja wiem, właśnie widzę. Dobra. I tu już ta górka jest, zobaczcie, trzeba to naprawić. Jak ja mam to? No, chciałbym to naprawić. Czekajcie, może przez to drzewo. Nie, nie, nie. Barierę nie. Absolutnie nie. Teren. O. Cacy. Dobra. Pytanie jest takie, czy nasze tutaj guzice nasze kochane, czy one nie będą miały za dużo teraz drzew, jak ja im tutaj dosadzę trochę? Poczekajcie, muszę to zobaczyć. Muszę to skontrolować. Nie, mają idealnie. Urozmaicenia 50%. Mało. Premia. Z wieloma dobrymi gatunkami nie wpływa korzystnie na zwierzę. Mhm. To może teraz już odejdą, bo już jest dobrze, słuchajcie, bo już nie są w niskim dobrostanie. No, chowajcie te swoje tabliczki. Aha. Kurde, a teraz mamy te... Bo mamy... O nie, słuchajcie, mamy tego... Mamy inspektora, kurcze. Ale żem narobił. W sensie, dobrze, że teraz ja to się w ogóle wziąłem, no nie? O, guście sobie będą parzyć. Ale wstańcie już, krzyje, one są okej. Przecież mają dobrostan, wszystko jest dobrze. Skończcie te swoje dziwne protesty. Badania weterynaryjne zakończone, okej. To pewnie na temat... tak, na temat mrównika naszego. No dobra. Bardzo, słuchajcie, się cieszę z tego, że tutaj już się też nie będą oni pchać między sobą parcie. Teraz jest luźna przestrzeń i wszystko jest dobrze. Także w ogóle czadowo. Tam potomstwo, tutaj oczywiście sklepy, sklepiki. I myślałem, żeby tutaj zrobić kolejny wybieg, chociaż może też... Co to w ogóle? Co tak się... trzeba to wyprostować. O. Jakby tędy, słuchajcie, zrobić kolejny wybieg, tutaj, zaraz koło siebie.
Tylko jeszcze nie wiem, kogo zaadoptować. Jakie zwierzę? Wiecie, o co chodzi? Trasa. Teraz wszędzie ósemeczką będziemy jechać. Dobra, i tu będzie jedno na pewno, i tu będzie drugie, jakby drugi wybieg, wiecie, o co chodzi. O. Okej, to może tak, te latarenki od razu też, wiecie, przy okazji zrobimy. Co by było? Badania weterynaryjne. Szybko te badania teraz lecą jakoś. O. A, słuchajcie, jeszcze u węży musiałem dwa osobniki sprzedać, bo niestety, ale było ich za dużo w terrarium. Także wiecie, takie rzeczy. To myślę, że tu sobie zrobimy kolejny wybieg. Bariery. Lustro weneckie, wytrzymałość. A to mogę tak od razu z lustrem to robić? No mogę niby. Ale ja wolę tak. O. Dobra, pofalowane oczywiście, tylko jeszcze nie wiem, słuchajcie, kto będzie tutaj gościem w naszym kolejnym wybiegu. Zaraz zobaczymy. Może tak, czekać, tak pójdźmy. Czemu nie mogę tak... No patrzcie, no. Mogę to jakoś... O. Dobra, może teraz będzie cacy. Okej. To też nie musi... A nie, to jest... O, aż za wielkie się robi już. Bez sensu. Nie, no, takie dużego to nie potrzebujemy. Czekajcie. To aż za wielkie było, to nie... Dobra, mamy to. Lustra weneckie od razu też tutaj damy, bo tak. Wiadomo. Jest okej? Okay. Jest okej. Okay. Także słuchajcie, zwierzątko już na początku nie będzie miało stresu. Od samego początku, bardzo dobrze. Tylko jeszcze nie wiem... Jakie zwierzę tu umieścić? Zaraz sobie, słuchajcie, zobaczymy oczywiście. O, mamy raport. No, halo, raport chcę. Tak, grzywna, czystość i obiekty edukacyjne. No to całkiem chyba nieźle. Badania są zakończone, weterynaryjne, super. Na mrówniku, okej. Okay. W ogóle tak. To bym chciał stąd przesunąć tutaj. Bez sensu, żeby tam latarenka nam... Wiecie. W ogóle, a to są kamery, to są latarnie? Halo. Gdzie? Gdzie ja jestem? To jest kamera bezpieczeństwa. A czemu ja nie mam latarni? Słuchajcie, ja postawiłem tu kamerę bezpieczeństwa zamiast latarni. Jesus, co ja robię? Ta może zostać jedna. Ta niech sobie też zostanie. Bo ja bym chciał latarnię, nie kamerę bezpieczeństwa. Powiel. O. Tu. 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 Wiadomo. Tutaj. O. Będzie ładnie. A musimy dbać o porządek w naszym zoo.
Okej, okay, no klatka taka, znaczy wybieg jak wybieg, słuchajcie, tu by można było to delikatnie... Żeby to miał jakiś taki, wiecie, sensowniejszy kształt. O. Dobra. Będzie. I tak, inspektor będzie za 2 lata, super. Wiecie co, myślę, że możemy tutaj jeszcze... dać to lustro. I tu w sumie jedno też. Dobra, mamy to. Tylko jeszcze nie wiem, kto będzie tutaj. Dobra. Kto będzie tutaj mieszkał? Brama wybiegu. Tak, tak, chcę bramę. O! Dobra. Wejście od boczku, bardzo ładnie, tylko dla personelu, oczywiście, wiadomo. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, kto... W ogóle mamy 638 tysięcy, ojej, ojej, ojej. I tak jakby spadek gości delikatny, to jest nieważne. Dobra. Rynek zwierząt, tak, szukałem, słuchajcie, guźca przed odcinkiem jeszcze, żeby kupić. Także filtr możemy sobie zrestartować. I weźmy sobie... od popularno... No nie, no popularność chcę, halo, o. W drugą stronę. Lew! Ale to mamy za te. W sumie mogłem kupić za... Tylko są sami mężczyźni. 1200... Kurczę, chcecie mieć lwa. Mieć lwa. Ojej. A może się skuszę na te lwy? Co myślicie? Tylko nas to jeszcze tak bardzo nie jest, tak, kurczę. Trzeba byłoby te listki, słuchajcie, mieć więcej tutaj. Wtedy byłoby cacy. Hej, dzień dobry, witam się już z tobą. No powiem wam, że kurczę, ja bym tego lwa wziął, one są takie piękne. O, a tutaj też będzie pewnie jakiś wybieg, tutaj. Tu, no będziemy szli, słuchajcie, tak jakoś tak, tu, potem też, wiadomo, że tutaj też, w sumie mógłbym tu już postawić wybieg jakiś, w sensie bariery, wiecie o co chodzi, żeby zasłonić te wszystkie rzeczy, jak oni to będą łazić, to za chwilę będzie gadanie, nie, wiecie. O, tylko ja bym chciał, wiadomo, okrąglaste. Dobra, czekajcie, do góry sobie pójdźmy. Takie bardziej to jajowate będzie. O! Będą widzieć? Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, postawimy tu jeszcze drzewo jakieś. Dajcie mi jakieś drzewo. O. No i czadowo. Jest, jest. Pięknie, pięknie. Teraz tylko... przydałoby się zrobić, wiadomo. O, w drugą stronę lusterko. Tak, i tego też tutaj nie zrobiłem w tym poprzednim wybiegu. Słuchajcie, kurczę. O, nie w tą stronę. Jak to się stało? W drugą. O. Cyk. Teraz słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobre, ale chcę robić tak jakby na każdym, wiecie o co chodzi. Bo jednak to też jest chyba komfort dla zwierzęcia, tak mi się wydaje. Kontynuuj, dobra, niech się tam robi ładnie. Tak, my sobie tą barykę też oczywiście edytujemy, żeby były mniejsze okienka, mniejsze ramki. O. Bo tego nie zmniejszyłem. Dobra. No to słuchajcie, mamy teoretycznie 2 nowe wybiegi, które będą. I to będzie... Tutaj też tędy będziemy szli, tu będzie wybieg kolejny, żeby wiecie, te domki były wszystkie jakby blisko, tak? Wiecie, żeby to pozasłaniać. Tutaj też myślę, że jakoś tak... Jakoś to obejdziemy, słuchajcie, jakoś damy radę.
jak są dwa nowe wybiegi, to muszę pamiętać, żeby mieć dwóch nowych opiekunów, w sensie wybiegów, wiadomo. Ale słuchajcie, nie wiem, co to... Ja mam te lwy chyba. Jeszcze uzbieramy troszkę tutaj liści i myślę, że możemy pójść w lwy. Poczekajcie, ja bym chciał zobaczyć... No nikt nie zwrócił biletu. No to spróbujmy jeszcze dać dolar więcej, a co? Niech będzie. No. No ładnie jest. A jak w ogóle te nasze flamingi? One się kąpią, patrzcie. Ono, ich tu jest dużo. I też widzę, że mają komfort. Zobaczcie, że żadne teraz zwierzę nie jest zestresowane. Dzięki temu, widzicie? Wszystko jest super. Mega. Mega mi się to podoba. O, słoniki. Zobaczcie, jak blisko tutaj ludzi. Też się nie stresują niczym. Czadowo. Dobra, moi drodzy. Myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Ja sobie zobaczę, pomyślę sobie, czy właśnie te... Lwy, ale ja chyba myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy w lwy. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Taki jakiś... No chciałbym bardzo mieć lwy. A tu akurat byłoby tak, wiecie... tylko lwy pewnie potem potrzebowały większego wybiegu. To się najwyżej go powiększy. Ale wiecie, tak tematycznie. Tutaj wiecie, tutaj te jakieś... Jak wy się nazywacie? Kurde, zawsze nie pamiętam. No. O. Jaguary. Moi drodzy, jaguary. Tak, jaguary. Zawa krótka. Wszystko jest. Mało mają do wspinaczki. A czemu ty jesteś tutaj? Uuu, ktoś walczył chyba ze sobą. Czekajcie, czy my tu mamy więcej jaguarów? Ile mamy zwierzaków? No mamy... To wiecie co, może damy jeszcze jeden karmnik im? Gdzie jest karmnik? Gdzie jest ten... Ta taska? To za mało chyba będzie jedna, widzicie. Czy dam wam dwie, to będzie wam lepiej teraz? Czekajcie, zobaczymy. No nie wiem. Niech będą dwie, spoko. A woda czyściutka jest? Mam nadzieję, że tak. Koszty bieżące. Dobra. Słuchajcie, mamy 663 tysiące. Zaczynam odcinek, jak miałem niespełna 600, chyba tak mi się wydaje. 600 tysięcy. Także no, powiem wam, że leci. No to co? Kończymy. Lawki kieskie bezowskie. Dziękuję was serdecznie. W kolejnym odcinku będziemy robić wywiad już na pewno. No i słyszymy się niebawem. Tak więc trzymajcie się. Cześć i do następnego. Pa, pa.